Nowe Miasto nad Pilicą, kapucyni i błogosławiony ojciec Honorat Koźmiński. Klasztor był i zapewne nadal jest promieniującym ośrodkiem apostolskim, a wyjątkowość tego miejsca potwierdza fakt obecności w nim przez ponad 20 lat błogosławionego Honorata Koźmińskiego, który posługując w konfesjonale i rozwijając dzieło ukrytych zgromadzeń zakonnych, tu też zakończył życie doczesne 16 grudnia 1916 roku. Relikwie zakonnika spoczywają w bocznym ołtarzu po lewej stronie prezbiterium. W 1986 roku urządzono przy kościele muzeum, w którym zgromadzono pamiątki związane z życiem i działalnością błogosławionego Honorata. Przy okazji pobytu w mieście błogosławionego kapucyna warto też na chwilę wstąpić do parafialnego kościoła pod wezwaniem opieki Matki Bożej Bolesnej. Przypuszcza się, że i w tym miejscu mógł czasem posługiwać, na przykład w konfesjonale, błogosławiony Honorat Koźmiński.